taką życzliwością spotykamy się my jako seniorzy i osoby niepełnosprawne w każdej z tych placówek. Jest to bardzo fajne, bo my też mamy swoje problemy, też chcielibyśmy jakoś z nich samodzielnie wychodzić, ale też samodzielnie w całej przestrzeni się poruszać. Warto powiedzieć, że to są akurat miejsca, które wskazują osoby, które bezpośrednio jakby z usług tych miejsc korzystają, czyli mam na myśli osoby i niepełnosprawne, i seniorzy. Seniorzy również bardzo mnie ujęli, a że mam takie możliwości, bo jest winda i ja jestem też dyspozycyjna, mogę do domu dojechać, także stąd się to wzięło. Otwarte duże serce. Komisja konkursowa po zaopiniowaniu wszystkich formularzy zgłoszeniowych brała głównie pod kryterium, że obiekt musi być dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych i właśnie te 6 obiektów spełniło te kryteria. Były takie kryteria brane pod uwagę jak otwartość do osób niepełnosprawnych oraz seniorów, pomoc i życzliwość w tych obiektach. Jakie danie najczęściej winszują sobie seniorzy, którzy przychodzą do restauracji Radiowa? Dania kuchni śląskiej, czyli rylada śląska z kluskami i modrą kapustą. Region śląski, więc innej kuchni nie może być. Zawsze kawa, dobry sternik i to myślę jest najważniejsze dla seniorów, żeby było przestrzeń, ładne otoczenie i świetna kuchnia. Mam taką dużą walizkę, pakuję do niej wszystko, co jest potrzebne, czy to są makijaże, czy fryzjerstwo. No i jadę pod wskazany adres. I robimy. Przede wszystkim rozmawiam z tymi ludźmi. No najbardziej mi utkwiło w pamięci współpracę z tymi osobami niewidomymi, gdzie najpierw trzeba było się z tą osobą zapoznać, dowiedzieć dokładnie, czego ta osoba oczekuje. Bardzo w moim sercu zapadli ci ludzie. Ci ludzie potrafią okazać wdzięczność, są przemili. Jak się chce, to się wszystko znajdzie.